żeglarstwo, no, aktualnie. W zasadzie treść życia, bo tym się teraz zajmuję w zasadzie 24 na dobę. Tak od paru lat, taką formą oderwania się od takiej totalnej codzienności, takiej trudnej codzienności. No bo to faktycznie, znaczy nie wszystko zależy od nas, ale bardzo dużo zależy od nas, a przede wszystkim można się nauczyć współdziałania czy z załogą, czy z przyrodą. I jak to działa, to nagle okazuje się, że jest fajnie. A ja po prostu lubię czas spędzać na świeżym powietrzu, niż cierpię siedzieć za biurkiem. Dla mnie to jest fajna robota. Jakoś mi się to nie nudzi. Poza tym żeglarstwo ma tak dużo różnych, że tak powiem, twarzy. I żeglarstwo regatowe, i turystyczne, i to turystyczne na Mazurach. Inne jest na morzu, inne jest na oceanie kompletnie. Dla każdego coś się znajdzie. Można pływać samemu, można pływać z załogą. I to na różnych łódkach. To może być czysta rekreacja, a może być ciężka fizyczna robota też. Zresztą żeglarstwo też się nie sprowadza tylko i wyłącznie do takich aspektów, że tak powiem, czysto fizycznych, tylko to żeglarstwo ocalnicze, które ja tak lubię. Dla mnie żeglarstwo to tak naprawdę jest w tej chwili moje życie i tyle zasadniczo. Regaty Norman Cup wybraliśmy, ponieważ są to jedyne takie regaty z tak dużą ilością uczestników, regaty amatorskie, i możemy dużą grupą znajomych wziąć w nich udział. Dlaczego regaty Norman Cup? Dlatego, że są fajne i dobrze zorganizowane, jest bezpieczne. Pływamy z ekipą już ileś tam lat. Na regaty generalnie ja jeżdżę, a że ekipa nigdy nie była, więc trzeba zabrać ekipę i spróbować tych swoich pierwszych sił.
Nordman jest stocznią, która produkuje polskie jachty, jedną z największych w Polsce. Lubimy te łódki, dlatego na nich pływamy. A dlaczego Maxus? Bo to jest po prostu fajna łódka i tyle. Coś tu dużo mówić. No my mamy akurat Maxusa, kupionego rodzinnie, dużego, 33,1. Jesteśmy bardzo zadowoleni, mamy dobrą relację ze stocznią, zostawiamy na zimę łódkę, więc pomyśleliśmy sobie, że wypadałoby się pojawić na regatach. No więc jesteśmy pierwszy raz i nie ostatni na pewno.